Ładoga Trofy, dzień piąty, odcinek piąty. No jak zwykle na Ładodze, czyli zaczął się od terenów podmokłych, od kilku łąk, które przejeżdżaliśmy na zmianę, kilka też odcinków przez drogę bagnistą. Następnie znowu łąki, kilka podjazdów po takich mniejszych kamieniach pod górę, a sam odcinek kończył się przejazdem przez rzekę, taką długości około 60 metrów, dosyć wartką, gdzie naprawdę był problem, żeby się utrzymać na powierzchni. Tam kłady po prostu płynęły, tonęły, przewracały się, naprawdę tam była wojna, te opady deszczu też spowodowały, że tej wody przybrało w tej rzece około metra. No nam się to udało przyjechać, był tam jeden taki tunel, w którym można było się zmieścić i przyjechać czysto. Przejechaliśmy, no i jesteśmy na mecie.